Jest. Jest. Już wiem, że będzie dobra ryba. Jest. Jest. Piękny strzał. Elegancko. Piękny. Co on wyprawia? Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zrobiło się zimno, a jak zrobiło się zimno, no to szczupaki. Dzisiaj najbardziej klasyczne szczupaki, jakie tylko mogą być, czyli raczej przybrzegowa strefa, woderki, płytkie jezioro i klasyczne przynęty. Kanibal, szattis, po prostu największa klasyka, jaka może tylko być. Także śmigamy już do wody, rzucać za szczupakiem, płytka woda, więc gumy zbrojone bez obciążenia. Jakbyście mieli jakieś pytania co do tego zbrojenia, czy jakiekolwiek w ogóle pytania, to walcie w komentarzach. I oby jakieś pajki w tej wodzie były aktywne. Zostawcie łapę subika i zapraszam do oglądania. No i wchodzimy sobie do wody, woderki założone w poszukiwaniu szczupaka. Fire Tiger na start z dwóch powodów. Po pierwsze, raczej na tej wodzie mi się sprawdzał, a po drugie, woda jest tak nieprzejrzysta, że aż chyba dla własnego komfortu psychicznego założę sobie jakąś jaskrawą, nienaturalną przynętę. No i będziemy sobie wertowali tymi przynętami i szukali, na co szczupak chętny będzie uderzyć, o ile chętny będzie jakikolwiek. Rano jeszcze tutaj nie byłem w tym sezonie, ale oddajemy sobie pierwsze rzuty. Delikatny wiaterek. Robnica się spławia średnio intensywnie. Jakieś pojedyncze spławy średniego białorybu, no, może nawet bardziej małego, ale jakoś tam super się ta woda może nie gotuje. Pogoda jest bardzo dobra. Pochmurno, lekko, jeszcze w zasadzie słońce nie wstało do końca, ale nawet jak będzie wstawało, to widzę, że z tej strony, z której jest wschód, no to mamy naprawdę zachmurzone niebo, więc nie będzie jakiejś lampy na pewno. W ciągu godzinki ma się ten wiatr nawet wzmóc delikatnie, więc to bardzo dobrze świadczy. Jeśli chodzi o miejscówki, musimy sobie obłowić totalnie każde miejsce. I tutaj blisko trzcinki, i pole, można powiedzieć, 5-10 metrów od trzcinki. Ale przede wszystkim w żadnym wypadku nie wolno pominąć nam otwartej wody, ponieważ szczupak może stać po prostu wszędzie. Więc obławiamy sobie i o ile to nastąpi, spotkamy się za chwilę przy pierwszym braniu lub przy zmianie przynęty, może przy zmianie miejsca. Chociaż tego miejsca nie będę zbyt często zmieniał, bo wody do obłowienia mamy tutaj tyle, że dwie godziny, nawet ponad dwie godziny w tym jednym miejscu to jest naprawdę poprawny czas, żeby tutaj dobrze poobławiać, a nawet można i by stać tutaj cały dzień, bo wody jest tyle. Zobaczcie, trzcina, miejsce przy trzcinie i kawał otwartej wody, gdzie może ten szczupak stać. Ja już teraz nic nie mówię, bo mam wrażenie, że szczupaki mój głos to słyszą z kilkunastu kilometrów i uciekają wręcz, jak tylko go słyszą. Więc czekamy po prostu na jakiś pierwszy kontakt. Jest! Jest! Piękny strzał. Ej, słuchajcie, to będzie dobry szczupak. Już wiem, że to będzie dobra ryba. To nie będzie jakiś tam chyba glucik. Fajnie przymurował. Wydawał się ciężki. Tak jest. Tak jest, tak jest. Dobra ryba. Teraz go nie... Pięknie. Oho, ho, żeby tu spinki nie było. Chodź tu, chodź tu. Mamy go. 70. Tak jest! Przymierzymy go sobie, bo 70 to jest z pewnością 73 cm. Bardzo fajna ryba. Bardzo fajna ryba. I już wraca do wody. Zobaczcie, jaki to jest piękny szczupak. Pewnie zaraz sobie wystrzeli stąd. Piękna ryba. Już sobie trzymamy go. Zaraz sobie wróci.
od razu się napina bardzo dobrze. Nie ciągamy tą rybą jakoś przesadnie. Możemy go chwilę przytrzymać. I zobaczcie, zobaczcie, zdrowa ryba. Ten mój szczęśliwy Fire Tiger to chyba będzie najbardziej pocięta guma w moim pudełku. No czyli ten Fire Tiger, dobrze myślałem, że jakoś tak od początku byłem nastawiony na tą przynętę i porzucałem na spinnerbaita, troszeczkę porzucałem na jerka, ale nic się zupełnie nie wydarzyło. No i słoneczko delikatnie wyszło, zawiał wiatr, już tak nawet nie, że byłem zrezygnowany, ale tak... Czekałem na to branie, troszeczkę musiałem je wyczekać, ale udało się, piękna ryba, 70. Od razu, to też właśnie pamiętajcie, rozwieraczki, wypinacz, akurat ten szczupak był bardzo fajnie zapięty, delikatnie od góry w podniebienie, od razu szybciutko wypięty, widzieliście w jakiej kondycji wrócił do wody, tylko się napił i poszedł jak torpeda i to, szczerze mówiąc, to mnie cieszy najbardziej, po prostu jak łowię rybę, ona fajnie wraca do wody, zmierzona, szybciutko i jeszcze patrzeć na to, że ona odpływa, napina się i jest po prostu ta moc i czuć, że to jest zdrowa ryba, to jest dla mnie chyba największa właśnie przyjemność, kiedy łowię rybkę i ona tak wygląda, więc łowimy sobie dalej. Mam nadzieję, że słońce jeszcze trochę zajdzie, bo jakieś chmury tutaj się szykują, nachodzą, więc fajnie. Więc fajnie to wygląda. No i popróbujemy sobie, ale dzień już mam zrobiony, zdecydowanie dzień zrobiony. 70 piękna wyjechała, ale już od razu widziałem po nim, że będzie takie 7 dych. Nawet delikatnie liczyłem na 8 z przodu, bo naprawdę był gruby i robił takie wrażenie, mówię, może jakimś cudem stykowiec 80, ale no, bez przesady. Ale 7,3 super, super fajna ryba. I już łowię bez presji, a jeszcze jakby jakiś strzelił, to oczywiście nie pogardzę. Słuchajcie, wpadł jeszcze jeden szczupak teraz na kanibala, pokażę Wam zmierzenie i wypuszczenie, bo nie nagrał mi się hol z jakiegoś powodu, ale na szczęście to nie był jakiś tam wielki pajk, więc hol nie był turbo emocjonujący, ale zobaczcie sobie zmierzenie, wypuszczanie i lecimy po kolejnego. Przymierzymy go chociaż czy wymiarowy, 52 cm, no raczej nie za duży szczupaczek. Zobaczcie, taki glucik, 52, wraca sobie do wody, od razu go sobie tutaj wypuścimy, śmigaj do siebie, poszedł. Raczej wolałbym się kręcić bliżej tego rozmiaru 70+, niż może takich 50, ale nawet jak taki 50 uderzy, to zawsze coś tam się zadzieje i spoko, i też przyjmiemy nawet taką miarówkę na styk, ale walczymy dalej i do wieczorka jeszcze mamy trochę czasu i chciałbym spróbować tutaj coś większego trafić. Jakoś widzą mi się tutaj te jaskrawe kolory, ponieważ woda jest tak mętna, tak nieprzejrzysta, że dosłownie 20-30 cm opuszczam przynętę pod powierzchnię wody i ona mi znika z oczu, więc nie jest jakoś super tutaj kryształowa woda i z tego względu może to jest psychika wędkarza, że po prostu widzą mi się te kolory bardziej jaskrawe. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Możecie w ogóle dać znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Czy jak jest mętna woda, to używacie też takich naturalnych, ciemnych przynęt i też macie wyniki? Czy właśnie celujecie też w jakieś jaśniejsze kolory? Fajnie też się sprawdzają w takiej wodzie wszelkie takie spinnerbait, jakieś duże obrotówki, żeby jednak pobudzić trochę te ryby i gdzieś się zaznaczyć w tej wodzie, że o Jezu, myślałem, że branie było, ale nie. Żeby narobić trochę szumu tym szczupakom nad głową, ale z tym spinnerbaitem też mam takie tutaj pół na pół, bo czasami fajnie się sprawdza, czasami są strzały w tego spinnerbaita, a czasami w ogóle nie chcą go, więc ciężko powiedzieć. Na pewno sobie na niego jeszcze porzucamy. Ale na razie jeszcze trochę rzutów porobimy sobie tą gumką. Mała zmiana szatki z 16 cm. I próbujemy dalej z tymi szczupakami.
Jest. Jest. Kurczę, spadł, ale było tak delikatne branie. Fajny był, fajna była ryba, fajna była ryba. Ale no niestety, spadł, ale było tak delikatne branie w tym zielsku, w samym zielsku. Zobaczcie ten potężny ząb. Wow, naprawdę fajne branie, fajna ryba była. Ależ cała guma pocięta, patrzcie to po jednym braniu. No, czyli ten szattis był fajnym wyborem. Szkoda, że się spiął, ale bardzo fajny szczupak był. No dobra, atakujemy dalej. To była nowa guma, pierwsze branie na nią i ona jest cała pocięta. Głowa jest zmasakrowana, cały grzbiet aż przy ogonie. No to nie był mały szczupak, plus no czuć było, że on swoje ważył. To już nie była taka pięćdziesiątka, to był fajny szczupak. Szkoda, bo pewnie to była taka z 70 plus minus. Tak mi się wydaje, bo rybka ciężka, więc spoko. No ale najważniejsze, że są, że coś się zadziało. Jedyne, co mnie w jakimś małym stopniu martwi, to, że jest strasznie zmienna pogoda. Raz słońce, raz wiatr z przodu, raz teraz z lewej strony wieje, teraz ciemne chmury naszły, wcześniej właśnie słonecznie, gdzieś się to słońce fajnie przebijało. Różnie, jest totalnie różnie. W przeciągu paru godzin miałem tutaj już każdą pogodę i chyba wiatr z każdej strony. Już zdążyłem zmarznąć, zdążyło mi być gorąco, teraz na przykład jest znowu zimno. Już czuć w woderkach, że ta woda jest chłodna, czuć, że już idzie jesień, więc szczupaki też to czują. Jakieś brania są, ale trzeba tutaj wypracować jakiegoś jeszcze fajniejszego pajka, jakieś branie. Dobrze by było, jakby następne branie było mocne, było zdecydowane, było takim właśnie atomowym bombnięciem, a nie koniecznie takim właśnie delikatnym szturchnięciem, jak tutaj, gdzie po gumie w ogóle bym nie powiedział, że to było delikatne branie, ponieważ guma cała zmasakrowana, ale no na kiju to było ledwo czuć jakiś delikatny opór i nagle właśnie okazało się, że to ryba. Więc no, tym razem on wygrał po prostu, tym razem się spiął. No ale wiadomo, jak to jest. Ryba też ma szansę się spiąć i ten tą szansę no, wybornie wykorzystał. Jest. O, fajny będzie. Dobry szczupak. Chodź tu. O, fajny jest. Tylko się nie zepnij. Delikatnie jest zapięty. Jest. Elegancko. Piękny. Co on wyprawia? Dobra, nie jest aż taki duży, jest spoko, ale myślałem, że jest troszkę większy. Taka dobra 60, może 70, nie, raczej nie, taki 65, 7, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, pokażę wam fajny patent. Ja mam mały podbierak, który zawsze mi wisi tutaj przy woderach, żeby sobie gdzieś tam, jak daleko chodzę, gdzieś tam, podebrać rybę. A jeżeli mam większego szczupaka, to sobie po prostu przekładam go do dużego podbieraka, który leży i czeka na brzegu. I to jest fajna rzecz, bo jeśli macie większą rybę, no i włożycie ją do tego małego podbieraka, no to ona tam nie ma w ogóle miejsca, jak w ogóle nic nie ma co z nią zrobić. A tak to on sobie spokojnie tutaj stoi, ma bardzo dużo miejsca, to w sumie jest całkiem niezły szczupak, więc naprawdę jestem zadowolony. Spokojnie można go sobie wyjąć, zmierzyć. Jeśli chcemy sobie zrobić zdjęcie, to on chwilę sobie odpoczywa w podbieraku, robimy sobie zdjęcie, wypuszczamy i wszystko jest fajnie, bezpiecznie. No i ryba po prostu w dobrej, bardzo dobrej formie wraca do wody. No i to już za chwilę. Tak sobie go tyle, o ile przyłożymy, 60 tam 8, 68, 69, coś takiego. Spoko, bardzo fajny szczupak, wraca już sobie do wody. Na pewno bardzo fajnie sobie odpłynie, co mi się też podoba, gruba ryba, bardzo gruba ryba i ładna, bo ten 50, którego mieliśmy, to był taki trochę niewydarzony, taki srebrny, chudy, a ten nie dość, że gruba ryba,
żółciutka, złoto-żółta, pięknie wybarwiona. On już się tutaj napina, więc ja już go wypuszczam. Zobaczcie, jaki żywy, chodź, tu już do siebie wracasz. Pokaż się nam ładnie. No i od razu poszedł. Od razu poszedł. Będziemy powoli kończyli, bo nie dość, że już nie ma brań, ale to jest najmniejszy problem. Bardziej wymarzłem w tej wodzie i wieje jeszcze mocniej i jeszcze zaczęło padać w tym momencie, więc chyba jak się nic nie wydarzy, jeszcze dosłownie parę rzutów i będziemy sobie kończyli, bo są jakieś granice tego zimna. Już się chyba powoli robi pogoda na wodery i kurtkę i jakieś dodatkowe warstwy termiczne, coś takiego, bo ta temperatura wody wyraźnie spadła po tych zimnych nocach, po tylu zimnych nocach, że faktycznie czuć już tą nadchodzącą coraz bliżej, coraz szybciej jesień. No i dobrze, drapieżnik się na pewno ruszy w tej chłodniejszej wodzie. Teraz szczupaki, a następny raz się pewnie widzimy na Okoniach. Także będziemy powoli kończyli. Wielkie dzięki, że byliście kolejny raz na Rybach z Bizonem. Ogólnie jestem zadowolony. Fajne te szczupaczki. Na pewno się jeszcze wybiorę, ale najbardziej bym chciał, żebyśmy się następnym razem zobaczyli na Okoniach. Mam dwie wody do zrobienia. Liczę na to, że Okonie poczują chłodniejszą wodę i po prostu będzie fajne łowienie. Tymczasem jeszcze raz wielkie dzięki. Zostawcie łapę subika i do następnego.